Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z Grand Dying. Słuchajcie, zaczynamy grę na farmie, tam gdzie skończyliśmy ostatnio. Cóż, wydaje mi się, że trochę za wcześnie na tą farmę przybyłem, ale może tutaj jakieś nasiona znajdę i będę mógł hodować swój ogródek, tylko brakuje mi oczywiście szufelki, którą być może sobie wyprodukuję w jakiś sposób, jak sobie ulepszę mój stół warsztatowy. Słuchajcie, jest dobrze. Wydaje mi się, że zaczynam powoli tą grę już. Może nie tyle, co rozumieć, ale czy rozumieć troszkę tak i coraz lepiej idzie, bo mamy tą wodę w końcu. Wiemy, gdzie ją pozyskać, chociaż nie, pamiętajcie, że ta fontanna też się zużywa. Nie wiem, czy czasem się nie napełnia po deszczu, ale jeżeli się zużywa, no to będzie problem za jakiś czas znowu. Dobra, no i cóż, no i to gramy dalej, kochani, gramy dalej. Mamo... Nie musisz wszystkiego robić sama. Pozwól, że ci pomogą. No, naprawdę? To mogłeś teraz się zrelaksować. To jest ulga. Dobra, nieważne. Słuchajcie, tutaj widziałem, że ten splujący tym kwasem tam jest. Ale weźmy sobie coś tutaj. Zbierzmy. O, jest człowiek. A nie, to jest zombie chyba, co? Nie, to jest normalny człowiek. Well, how did he dear? O! Miło poznać, zobaczyć jakąś twarz, która nie chce cię ugryźć. Jestem Brenda. Bill? Farm? Well, yeah. No tak. Kiedy tutaj przybyliśmy, była pusta. Czy wszystko w porządku? Ze mną? Tak, ja w porządku. Nie musisz się mną martwić. Facilities? You want to use the farm. Czy służyć farmy? Pogadaj z Billem. Okej. Okay. A Bill? Jest wspaniały. Dobra, no to pa. Coś mi tutaj śmierdzi. I to chyba nie zombie. Biorę. Czy ja mogę otworzyć jeszcze to? Mogę. O, 5 korb. O, jak pięknie. O. Yes. Wow. Co się dzieje? Z tymi częściami mogę ulepszyć samochód. O, świetnie. Wiesz co, tak, ale kolektor wody. Oj, tak. To jest rzecz, którą chciałbym bardzo zrobić. Czy ja mogę wejść do góry? Nie mogę do domku na drzewie wejść. Szkoda. Chodźmy zobaczyć do farmy. Do środka stodoły, bo będą zwierzęta tam. Co to jest? Starcz? Słuchaj, mogę podnieść... O, jedzonko. Tutaj przeszukamy to. Kolejne części, jak pięknie. Otwórzmy to jeszcze. Wow, jedzonko. Jest notatnik. Journal Entry 11. Ach, dobra, nie chce mi się już tego czytać. Słuchajcie, jest pięknie. Czy ja... Chcę ja to otworzyć? Nie mogę tego otworzyć teraz. Słuchajcie, mam pełen plecak. Mam pełen plecak. To jest zepsute. Czy ja mogę tą wywalić? Tak. Co to jest? Rotten potato. To mi da tylko mało jedzenia, to wywalić. Chociaż, czy nie wiem, czy czasem nie będę mógł... A to nie mogę zestakować tych? Nie. Dobra, co to jest? Wino się z ziemniaków robi. Nie wiem, czy to ma sens, ale mógłbym przerobić pewnie ten. Wiecie co, wezmę go na razie jeszcze, bo może będę mógł go przerobić na coś innego. Co to jest? Z ziemniaków można zrobić starcz, ale nie mam. Okej, okay, wychodzimy. Ej, dobrze, ej, pięknie, że tu trafiłem. Te korbki, ja muszę uważać tylko, żeby nie zabił mnie żaden skubaniec.
Tu jest dom w ogóle. Ej, cześć, Bill. Well. Żywy i oddychający. Nie widać dużo żywych tutaj w okolicy. Tylko pełno żywych trupów. To co nie czyni ich najlepszymi sąsiadami. Aha, sorry, ale moja żona lubi takie żarty. A to jest moja żona Brenda tam. Czy chcesz użyć farmy, tak? Jeżeli nam pomożesz z czymś, pomożemy tobie. Jak to brzmi? No, przysługa jakaś. Tak, mamy dużo crops, czy no, rzeczy do pobrania. Kurczę, żniwa, nie no, kurczę. Plonów, o, plonów. Ale nie mamy mięsa. Jeżeli nam przyniesiesz trochę surowego mięsa, to pozwolimy ci korzystać z farmy. Jak to brzmi? A czemu chce pytać się ona o prison? Prison. Nie znam się na tym. Nie znam tej okolicy. Nie pomogę. Brenda i ja jesteśmy tutaj kilku tygodni. Była opuszczona. Wzięliśmy ją sobie i rozejrzeliśmy się i farma ma wszystko, czego potrzebujemy. Dlatego zdecydowaliśmy, że będzie nasza. Ale mamy szczęście, prawda? Jak znaleźliście to miejsce? Brenda i ja kiedyś mieszkaliśmy gdzie indziej. Na kampingu z innymi. Ale to nie było dobre miejsce dla nas, więc odeszliśmy. Trochę poszprzędaliśmy się i znaleźliśmy to miejsce. Dobra. Było opuszczone? Tak, tak jak powiedziałem. To miejsce było opuszczone, więc wzięliśmy. Jakieś pytania? Dobra. Quit. Bye. Na razie. O, jest studnia. Widzicie, ona ma wodę. Weźmiemy sobie trochę wody. A nie mogę tego wziąć? Aha, no to wywalę to. I weźmiemy butelkę wody. Czy to jest empty? Czyli mogę teraz wody pobrać więcej. Weźmy sobie więcej wody. Potrzebujemy jej. O, podniósł. Możemy dismantle zrobić. I co spadło? Metalowa płytka, biorę. Więcej mogę dismantle zrobić. O, mogę kurczę rozwalać, świetnie. Kolejna metalowa płytka. Nie, scrap. Ej, to jeszcze raz. I kolejna scrap. Ej, to mi się podoba, mamy miejsce jeszcze. Mamy 7 aż takich korb. 3 skrapy, jeszcze jeden sobie weźmiemy. Ile stakowało się skrapy? Na 5, nie? Czy na 4? No nie wiem, weźmiemy sobie metalową płytkę. Świetnie. Dobra, chodźmy. Czy ja mogę wejść do domu? Chyba nie. Nie, tam nic nie ma takiego. Dobra, no to tutaj też nie przejdziemy, tutaj też nie. Dobra, wracamy się do domu naszego. A tutaj mogę otworzyć drzwi. Aha, trzeba mieć kluczyk, czyli trzeba poczekać, aż ten nasz kolega Bill nam otworzy, pozwoli nam tam zaglądnąć. Jedynie co, to do tego ognia, tego kurczę toksycznego będzie trzeba było kiedyś rozwalić, ale na razie nie ma co do niego podchodzić. Wracamy, kochani, do domu. Tutaj jeszcze na camping, nie trzeba ruszyć na do parku. No jak najbardziej, może tu będzie jedzenie. Ale wracamy do domu na razie. No i świetnie. Jesteśmy w domu. Przygotujemy sobie posiłki.
Ale mam tylko jedno. O kurczę. A mogę go z tym? Mogę coś przygotować, ale tylko jeden posiłek. Ale niech jest. Zrób to. A Cody się będzie uczył gotować. Świetnie. Dobra. Więcej nic nie mam, ale mogę wodę przygotować. Jak się Cody uczy. No i brawo ty. Dobra, moi drodzy. Jak to wygląda? Ten ziemniak zepsuł nam się. Czyli mamy ziemniaki, które się nam psują. Patrzcie, mogliśmy je zjeść. Wino się robi z dwóch ziemniaków, dobra. Te ziemniaki, nie wiem, czy one się przydadzą do czegoś kiedyś. Raczej takie już chyba nie. Ale dobra, wrzućmy wszystko do naszego boksa. Wow, tych koreb. Mamy dużo. Bardzo dobrze. Tutaj po 5 się stakują, świetnie. To jeszcze, to mamy ekstra. To mamy 2 aż. Brawo. Tu mamy 6. I to. Te ziemniaki mogę na razie wrzucić. Ale jestem zadowolony bardzo z naszej wizyty. Teraz tak. Sweet Home change your HP by 6 plus. Dobrze. Jak wygląda sprawa? Ona jest głodna i pić się chce. A jak wygląda Cody? Check. Cody ma też w połowie głód. Tak jak ona, podobnie. Ja bym bardzo chciał... O, tu mogę naprawić już to. Recycling station. A, mogę widzieć, jednak rozwalić. Mógłbym no dobra. Ten recycling z czasem będzie bardzo potrzebny. Tutaj mamy zlew. Za mało mamy czarkolu, żeby to naprawić, ale czekajcie, czekajcie. Tutaj jest upgrade. I tutaj potrzebujemy do upgrade'u właśnie to. Świetnie. Teraz pytanie, poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze chcę iść zobaczyć do kolektora wody. Muszę zobaczyć, czy on mi scrap będzie też chciał, bo scrapu ja mam. Ale potrzebuję akurat tyle, ile mam. 10. On nie potrzebuje skrapu. On potrzebuje drewna. Czy ja drewno potrzebowałem do upgrade'u warsztatu warsztatowego? I jeszcze pytanie, bo chcieliśmy samochód upgrade'ować. Czy ja potrzebuję drewna? Nie. Dobra, tutaj bym mógł zrobić sobie łopatkę w końcu, nie? Czy do samochód potrzebuję 10 aż takich, ojej, i to jeszcze, ojej, no to dużo potrzebuję. Nie, to ja wolę zrobić tak, upgrade, kolektor wody, zorganizować. Mam nadzieję, że to jest dobry. Naucz się Cody. I tutaj możemy wodę zbierać stąd. Dobrze. Następnie, choć idziemy, zrobimy lepszy upgrade naszego toolbencha. Kurczę. Jest. Świetnie, zobaczcie, możemy robić tą łopatkę i jak najbardziej ją zrobię. Tak. I ten czarkol chciałbym zrobić, ale to muszę mieć więcej drewna. Ale mamy łopatkę. Dzięki temu mogę zająć się ogródkiem. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ogródek. Jest 10, więc... Hold. Dobrze. Ucz się, Cody. Okej. I możemy posiać, ale nie mamy na razie herbsów. Ale z czasem to zrobimy. Wow, świetnie. Czek. Potrzebujemy więcej... electricity potrzebujemy, tak? No dobra, z czasem. Słuchajcie, idziemy spać, bo jest już późno.
ale wydaje mi się, że bardzo dużo tego dnia zrobiliśmy. Bardzo fajne postępy. O Jezu, on jest głodny, zapomniałem dać mu jedzenia. Słuchaj, Cody. Zjedz. Będę dbał o ciebie, dziecko. I napij się wody. Wodę mogę użyć też do podlewania, prawda? Jak wyglądają twoje statystyki teraz? Ciągle głodno, ja ci kręcę, naprawdę? Synek, ty tak wpierdzielasz. A ja nie mam nic w lodówce już. No trudno. Chodź, idziemy spać. Zapiszemy sobie gierkę, bo naprawdę dobrze nam dzisiaj poszło. O, i ona już jest zmęczona, więc musimy iść spać. No i pięknie. Och, i znowu jakieś symptomy się pojawiają. Niedobrze. Niedobrze. Czyli więcej, mniej mogę nosić rzeczy teraz w plecaku, z tego co pamiętam, co widzę. To masz się tutaj jakieś, no niedobrze, niedobrze. No cóż. Poczekajcie, plecak. Czy ja mogę ulepszyć plecak? Potrzebuję drewno. Ej, idziemy po drewno tym razem. Idziemy po drewno, żeby ulepszyć plecak. Zbierzemy grzybki, może urosły. I zjemy sobie je. Chodź, Cody. Gdzie to było, to drewno? To było w City, nie? Tak, idziemy. Okej, idziemy, tutaj było drewno, więc... Lecimy na górę. O! No i się zresetowały wszystkie te śmietniki chyba. Chyba, bo nie jestem pewien teraz już. Czy grzybki pojawiły się już? Nie pojawiły się chyba. Ale bierzemy drewno. Już 8 sztuk potrzebujemy. Tak ona powolutku to zbiera, ale zbieramy, bo potrzebujemy 8 sztuk. Kody się przy okazji uczy, jak się zbiera drewno. Byś to podniósł, Kody. Ile mamy drewna już? 8 sztuk. Weźmy więcej, jak mogę. Weźmy całe drewno. Okej. Jestem ciekaw, czy odrośnie. Dobra, szukajmy. Tu mogą zrobić siedzenie, ale nie mam potatoes. Kurczę, szkoda. I grzybki nie odrosły. Niedobrze. O kurde. Nie odrosły grzybki. Niedobrze. Ja myślałem, że grzybki odrosną, bo tutaj teraz nie mam co jeść. O, ja cię kręcę. Najgorzej. No, to jest problem. Jest problem. Znowu z jedzeniem. Kurde, myślałem, że grzyby urosną z powrotem. Ja cię nie mogę. Niedobrze, bardzo niedobrze. No to trzeba będzie coraz dalej i dalej, czyli musimy jeszcze jechać gdzieś dzisiaj. To jest 14. Chodź. Wracamy do domu.
Aha, chciałem upgrade'ować plecak, ale kurczę, ona musi coś zjeść. Ja cię kręcę. Cody, w porządku z tobą? Nie, nie jest to. Upgrade'uj plecak. Nie wiem, co to znaczyło wszystko. Ale, a, mogę więcej rzeczy nosić. Świetnie. Dobra. Drewno, łopatka. Słuchajcie, łopatkę to ja zostawię w domu, bo nie potrzebuję jej. Cyk. Drewno zostawię. To też zostawię. Pusta butelka to tu. No i te rzeczy mamy. Wodę. Czy ja chcę wodę się napić? Może tak, napiję siebie. Napiję się razem z Kodim tej wody. Bo jest 15, musimy ruszać. Kodi, ty zostań w domu, chodź. Ty musisz zostać, ja pojadę sam. Tutaj zostajesz. Nie będę zapamiętać grę. Jadę zobaczyć za jedzeniem. Niestety Kodi łazi za mną, jak jakiś kurczę. Dobra. Chodź, Cody, masz zostać. Ja kupię coś w... Kupię. Ja coś sobie znajdę do jedzenia i tobie. National Park daje mi jedzenie. I tutaj też daje mi jakieś jedzenie i medycynę, nie? Idziemy tu. Na szybko. Może jakiś będę mógł. O, cześć panie. Jesteś dobrym człowiekiem, czy niedobrym człowiekiem? Halo? O, gdzie ty idziesz? Bez Lukasa przepustki cię nie puszczę. Odsuń się. Permission? Przepustka? Musisz pokazać ją. Wróć tylko jak będziesz miała, dobra. Survivors. Nic nie chce mi powiedzieć. No to jest spaduwa. Bye bye. Fairbergen, homemade wine. O, za wino mogę coś dostać. Przepustkę może. A, no dobra. Dobrze wiedzieć. To się udajmy do parku. Będzie już noc chyba. No właśnie. Są grzybki. Będę miał co jeść. No właśnie, mogę pomyśleć o tym wcześniej. Grzybki to jedzenie. Nie wiem, ile ich potrzebuję, ale... jak najwięcej. Jest karawan. Chris, cześć Chris. Hi. No cześć. To czy jesteś człowiekiem? No jestem Christopher. Możesz wołać na mnie Chris. Co tutaj robisz? No chodzę sobie. No i dobra. Chodzę i unikasz zombie, dobra. Czy jest niebezpiecznie? Nigdzie nie jest bezpiecznie. To jest jakiś zapuszczony autobus. Ale nie mogę spać. Dobrze. Coś tam za rzeką jest też. Mówi, dobra, mogę przejść rzeki, dobra, dobra. Po prostu mi się nie chce naprawdę, wybaczcie, ale nie chce mi się już tego czytać. O, tam jest fishing spot. Tam jest miejsce na łowy, na połów ryb. Koło rzeki, pięknie, trzeba wędkę tylko znaleźć. Dobra, dzięki Chris, to był naprawdę świetny. Notatki, Chris Journal. Czy mogę sobie tutaj coś upiec? Grzybka? Fish, meat, potato. Niestety, nie grzybka. Opuszczony autobus. Czy ja mogę do niego wejść? Nie mogą. No niedobrze. Ale są grzybki. Jest jakaś roślinka. Jest jakaś roślinka. Wiesz, może będą seeds jakieś. Nie. Chyba nie. Dobra, jest rzeka.
jest łódka i fishing spot. Dobra. Możemy tutaj sprawdzić miejsc połów ryb. Ale mnie interesuje, te roślinki interesują. Tutaj mogę łowić ryby. Wezmę kolejną roślinkę. Cookpot, meat soup i mushroom soup. Mogę mushroom soup zrobić. Zrób tą mushroom soup. No ona musi zjeść, ona jest bardzo głodna i pić jej się chce. I gdzie jest mushroom soup? Tu. Zjedz. No, ładnie. Dobra, ona jest już bardzo zmęczona, zacznie chorować. Tutaj jest ziemniak. Ale nie mogę go podnieść. Sadzonki, nie mogę podnieść. Dobra, lecimy z powrotem do domu. Do naszego synka. Wracamy. No, synek przybiegnie nas powitać. Cześć mamo, cześć mamo. Jest północ. Synku, ty idź spać, przecież jest północ. Dobranoc, od razu ci powiem, bo jestem bardzo zmęczona. Synku, zobacz, jak ledwo co chodzę. A nie chcemy chorować. Jaką kolejną dostanę statystykę? No i znowu coś. O Boże, ona może się... No dobra, niech ma. On jest głodny. Dobrze. Słuchajcie, no to zróbmy tak. Sprawdźmy, co my teraz mamy. Co to jest? Wild greens. Ingredient i vegetarian food. I butelkę wody. Mamy wodę, dobra. Czyli mamy tylko greens. Co ja mogę z tych greens zrobić? Medycynę mogą zrobić. U góry było. On chce jeść. Synek, proszę cię. Coraz bardziej ciężko na tym świecie tutaj. Co to jest? Grinding herb. Dobrze. Alkohol. Cy coś tam, herby. Bandaż. To mogę zrobić, ale nie mam czego herbów. Kurczę, myślałem, że to co mam. Mogę zrobić z tego coś. Meta coś tam, ale to muszę ulepszyć. Co, żeby ulepszyć? No planki jak najbardziej. Czyli to co ja mam, to co to jest? Do czego to się mi przydaje? Sprawdźmy jeszcze raz, co to jest. Not eatable, but could work when cooked with something. A, czyli to mogę użyć do gotowania, ale niestety to nie jest dobra rzecz do jedzenia. No to muszę to odrzucić. Kurczę, ja nie mam naprawdę znowu jedzenia? Ja cię kręcę. Kiedy zacznę mieć jedzenie? Pusta butelka. Charcoal. To bym musiał to spalić, żeby mieć charcoal. Ziemniaki się już zepsuły, niestety. Nie wiem, gdzie iść, synek, ale jesteśmy już naprawdę głodni, ale musimy gdzieś się udać. Chodźmy jeszcze raz na... Nie tutaj, no dobra, ale mamy wodę, ale nie chcę wody. Może chcę wodę. Później, dobra, chodź jeszcze raz, jedziemy. Jedziemy, synek, do parku. Pokażę ci miejsce na łowienie rybek. Może będę mógł bez wędki połowić. Chodź. Nie obijaj się. Tylko biegaj. No nie mam wędki, no faktycznie, czyli nie da rady. Nie mam wędki, a to? O kurka. O, siekiera. Oj,
Co to jest? Aha, to jest to samo. Ale bierzemy te roślinki. Pistolet. Będzie po nas. No właśnie. Cody zmarł. Uff, to było niebezpiecznie. W takim razie jeszcze raz. Wiemy, że jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Cody. On musiałby zostać tutaj. Ale że zombie strzelał z pistoletu, to aż nam nie do pomyślenia. A Cody, ty dlaczego ty nie używasz tego? Skrzypek. O kurde, to jest ten stwór. O nie, Cody zmarł. Znowu. Ten jest niebezpieczny, ten misiu. Niedobrze, niedobrze. Kurczę, bym tego Cody'ego musiał zostawić w domu najchętniej, ale... Dobra, słuchajcie. Idziemy tylko po siekierę. Uciekamy, chodź Cody. Tam był mushroom, ale to nic nie zrobię z tym mushroomem. Chciałbym go wyhodować, ale kurde. Nie da rady, dobra. Wracamy Cody, chodź. Mamy siekierę, to się przyda nam. Idę do domu. Chodź Cody. Będzie przesrane, będziemy mieli, bo jesteśmy głodni. Nie mamy co jeść. Cody, zostań w domu. Ja pójdę zobaczyć, czy to wino mogę zabrać. I ja idę się wymienić z tym kolesiem. Nie tutaj, cholera. Woda nie powinna być teraz problemem, to jest super, tylko teraz jedzenie, jeszcze żeby zacząć coś hodować własnego, to by było ekstra. Tutaj. Dobrze? Tak. Czy ten koleś się ze mną wymieni? Albo przepustkę mi da, jak dam ci wino. No cześć. Okej. Okay. Fair bargain. No to masz. Masz wino. Czy to starczy? Całkiem nieźle. Poczekaj. Okej. Okay. I co? Tak? Ktoś tam, rewenders, nie wiem co znaczy, reverend, chcecie widzieć. Z tyłu kampu się cię ten przywita. No to spoko. No to otwieraj. Idę. I kurka, dajcie. Dajcie żarcie. Charcoal biorę. O, ja chcę żarcie. Charcoal biorę. Co tu jest? Notebook jakiś. Co tu jest? Kurczę, nie ma żadnego jedzenia. Dobra. Nie chcę na razie z tymi ludźmi gadać. Ja chcę tylko jedzenie. Czy to mogę otworzyć? Chyba nikt nie patrzy, nie, że się włamuje. Dried meat, pięknie. Pięknie. Ale tutaj mamy normalnie rzeczy do jedzenia, świetnie. A myślałem, że tam był Stark. Ten tam do
robieniem posiłków, no ale nie było dobra, ale to idziemy dalej. Mamy jakiś toolbox i mamy tutaj coś jest, a czy mogę tu otworzyć? A trzeba mieć lock. Chyba mi się zepsuł już. O, tam jest coś do zebrania. Notatka, dobrze. Nie chcę mi się jej czytać, dlatego lecimy dalej. 17. Kolejna notatka. Jest jakieś wejście. Czy ja mogę, czy mam już śmietnik, mogę przeszukać sobie. O, jest mięso surowe, jak brawo, jak brawo, brawo, brawo. Wejdźmy tutaj. Notatka. Backpack jest pełen. Szkoda. Wrócę tu jeszcze. Co tu jest? No to bym musiał przejrzeć. O kurde, wszystko chcę. Dobra, wrócę tutaj. Wrócę. Nawet z synkiem. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj jeszcze wrócić. Dobra, nie gadam z nimi. Jest godzina. A tu jeszcze co? Nie, no już mam pełen jestem. I tam jeszcze coś jest. O Jezu, tu jest pełno rzeczy. I grzybki są. Ojeja. Ojeja, jak pełno jedzenia. Ojoj. Hej, ja tu wrócę, dobra? Na razie. Do domu. Ale ja myślałem, że ten plecak upgrade'owałem, no ale... No ale dobra. Jest 20 prawie godzina. No cześć, Cody. Chodź, zrobimy sobie coś do jedzenia. Mięso. Nie mogę z tym? Mogę. Mam nadzieję, że to nie jest zły pomysł, to co zrobiłem. Ale słuchaj, Cody. Ja mam 9 tylko. To i tak mama zje, a nie ty. Ja zjem. Tobie damy mięso. Żebyś sobie zjadł. Mama też zje jedno mięso. I tobie damy drugie mięso, żebyś zjadł. Okej. Okay. I teraz wody się napijemy. Cody się napij wody. I mamusia się napije wody. Ekstra. I powiedz mi, Cody, czy tobie jeszcze coś brakuje? Pokaż mi. No, głodny jesteś tylko. Ale mamusia jeszcze by się napiła, może? Może nie. Słuchaj, synek, chodźmy. Zjadłem całe mięso, nie wiem do czego jest to. Słuchaj, synek, chodź. Właściwie, nie, zostań. Ja tutaj tak, to wywalę. Te pudełka. Drewno. Alkohol, czy tam, nie wiem, co to nie jest alkohol. 4 mamy tego. Siekierę mamy, to jest super. Tutaj możemy więcej wody przygotować sobie. Mamusia idzie po wodę, a ty, synek... A ty nie wiem, co rób. Nie wiem, siedź albo chodź ze mną, jak się nie boisz. Po nocach chodzić, chodź. Najpierw pójdziemy do fontanny, zużyjemy ją. Albo nie, ta woda będzie już gotowa do picia tutaj, nie? Zobaczmy. Czy muszę ją przygotowywać? Nie, ona też jest brudna. No dobra, ale jest przy domu. Weźmiemy ją. 5 butelek i spoko. To jeszcze jedną butelkę wody mam, tak? Dobra, idziemy do domu, zagotujemy wodę, idziemy spać, synku. Wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie dzisiaj poradziliśmy. Ten odcinek był dobry, mamy dużo jedzenia. Znaczy nie mamy dużo jedzenia, ale mamy wodę, już mam ogarniętą. Z jedzeniem teraz może nie, ale tam w tamtym kampingu będzie
trochę tego jedzenia, także jest super. No i dobra, no i co? No to chyba idziemy spać, co? Jest 11, synek, czekaj, zobaczmy jeszcze, co możemy zrobić. Deski. Jakbym to zrobił... Aha, bo to jest recycling, to bym mógł tutaj rozwalać rzeczy, dobrze. Teraz tak, co tutaj bym mógł jeszcze zrobić? To upgrade'ować samochód jeszcze nie. Ale mamy charcoal do zrobienia i możemy to zrobić. Tak. Dobrze, charcoal był potrzebny do naprawy tego zlewu. I możemy to naprawić. Nie wiem, czy dobrze robię, ale naprawią. I kolejną wodę możemy brać stąd. I to będzie świeża woda. Idziemy spać, bo ja mamusia jest zmęczona. I zamienia się w potwora. Świetnie. Słuchajcie. Dziękuję wam, moi kochani, serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. Moi kochani. Dziękuję wam. Jeżeli macie jakieś uwagi do tej gry, podoba wam się, chcielibyście jakieś spostrzeżenia mi się wymienić, piszcie pod filmem w komentarzach albo na Discordzie. Do następnego. Pa, pa.